Neckery. Kto się powystrzelał? I miał dobre oko. Ktoś wykorzystał to jako osłonę przed ostrzałem. W końcu łucznik go dopadł. A gdzie się podział łucznik? To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. A gdzie się podział łucznik? Stracił tyle krwi. Na pewno daleko nie zaszedł. Łucznik też był ranny.
zaciągnęły go do jaskini. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Coś się tam gotuje. Gotujecie sobie? Ano, gotujemy, bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygrany od Melchitha. W zagadki. I to trudne. Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do Gara. To dobre! Bardzo dobre! I Bulgota! Pierwsza zagadka. Dużo je i dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. Troll, rzecz jasna. Troll. Dobrze. Niech zada swoją zagadkę. Jestem lekki jak piórko, ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. Zagadka za trudna! Człowiek oszukał! Wygrałem uczciwie. Głupie zagadki. Piórko, troll trzyma, nie siku. Możesz iść. Tak. Dam sobie radę. Chodźmy stąd. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Szukam Hjalmara. Hjalmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa on i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? Krach przysłał mnie po Hjalmara. Na Ard Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Ancraid. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje? Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona... Ona jest przecież... Wszyscy byli zaskoczeni. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony. Zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła?
I kto był z nią? Na Spikerok. Sama. Sama? Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Tak, wróciła. Poza tym udało jej się osiągnąć to, co zamierzała. Dzięki Bogom. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. 1000 razy mówiłem Hjalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co, udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drani narobił takiego wrzasku, że ściągnął trolle. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznałeś, że już czas i jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. Wiesz, gdzie Hjalmar chciał szukać giganta? Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Wigi pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. To mi wystarczy, bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpałkę. Dobrze, ruszajmy. Jeden z ludzi Hjalmara. Wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się z resztą.